Tak, no dzisiaj jest niedziela 30 października 2011 roku. Jestem, mamusia, tutaj u Ciebie we Wrocławiu, na Osobowicach, pole 124. Tak, no miałaś trzech synów, Arek, Heniek, Marek. No Arek odszedł 2 lata temu. Tutaj ma tabliczkę ku pamięci, razem sobie będziecie wspominać. Promemoria, Arkadiusz Wódkiewicz, 1946-2009, spoczywaj w pokoju. Bożena Wódkiewicz, 6 marzec 1921, 24 czerwca 87. To miała 66 lat. Tak, Arek, jak był ostatnio tutaj na Twoim grobie, mówi, popatrz, jaka mamusia była młoda, mówi, popatrz, miała 66 lat. A on odszedł, miał 63, a był przygotowany na 30 lat do przodu. Dlatego ja mówię, że 3 dni w moim życiu są najważniejsze. Wczoraj, że się urodziłem, dzisiaj, że żyję, jutro, że odchodzę. Tak to wygląda. To jest cmentarz Osobowice, bardzo duży cmentarz. Tak, tutaj Ci kupiłem, mamusia, kwiatka. Kupiłem Ci tutaj znicza. Tak, no tu sąsiadka leży, nikt się nie opiekuje. Katarzyna Kozar z domu Niemiec, 1924-1987. No ja trochę porządku zrobiłem, zostawiłem łopatę. Myślałem, że ktoś zrobi dalej. Nie ma nikogo. Dobrze, niech tak będzie. Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Mówił Marek, kronikarz z Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i Bóg zapłać. Okej. Okay.